It's closed. Nie da się nadać chyba. Trzeba wyprosić, bo oni ogólnie się zgodzą. I'm sorry. There's a Kellen, but it's sold out. Właśnie odpisał mi, gdzie jesteś. Zgarniemy cię. I'm the most. You are the right one, right? Yeah. Now? Right now I'm the most. Shout out for you, man. No. Dziękuję bardzo. Za nic, brachu. Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku, ale niestety musimy się żegnać z pięknym Zagentosem. To już czas, żeby wracać. Niestety mam problemy z wczorajszym filmem, a mianowicie nie mogę wrzucić go na YouTube'a, ponieważ mam bardzo słaby internet. Będziemy teraz na 16:20, żebym wyleciał przez Czechy do Warszawy. I w tym momencie zjeżdżamy na dół wyspy i zjeżdżamy teraz, żeby udało się wrzucić filmik jeszcze na godzinę 15. Zawsze mam zajebiste wspomnienia z tym Zagentosem, więc cieszę się, że udało mi się uciec na parę dni z tej zimnej Polski. Jest dobra informacja, moi drodzy, bo jest dobry internet u Kamili. Tak. Więc uda się rzucić. Jasu! Jasu! O, to prawdziwe greckie życie, tak wygląda. Klimat w chuj. To jest walka z czasem, 45 minut. A mamy wyjechać za ile? 15. No okej. Dobra, dam radę, Maty jest dobrym kierowcą, nie? No, na tych drogach. Rozmawiamy też tutaj z Kamą i z Dimitrisem o YouTubie i śledzą Mr. Beasta i w ogóle znają całą scenę, więc ciekawe, nie spodziewałem się. Oglądaliśmy też nasz filmik i podoba wam się, nie? Bardzo, nie? Bardzo. Ja jestem w szoku, że tak z dnia na dzień coraz lepiej to wszystko idzie, więc obserwujcie i dobijamy milion. Cześć, Mirka, cześć. Hello, Kasper, ciao. Weź na miary, bo ty today I'm wybierasz. Going to the Ostrava. Ostrava. Yeah, so people from Czech is coming and I'm going to the Czech. Zostało 21 minut, żeby wrzucić filmik. Wylot mam za 2 godziny. Jedzie się tam 45 minut. Wszystko na styk, ale... Robimy to. YouTube musi cały czas działać i daily musi być cały czas na bieżąco. Dziękuję bardzo. Było cię. O, to miło zobaczyć i do zobaczenia. Dzięki za pomoc całą. Cały YouTube pozdrawia i dziękuję za internet. Cześć, cześć. Dzięki, wielkie. Maty, jaki driver. Jak ślepy wyglądasz w tych okularkach teraz. No, jak do góry dałeś tą czapeczkę, taki ten. Patus. Sebastian z Polski. Nie ma większego kota. Kota, kota. Ona chce mego młota. Młota. Młota! Boarding za 22 minuty. Trzymajcie kciuki, żeby udało się nadać bagaż. Excuse me, because there's no more to send the luggage, there's a chance to send this. Smart wings. To Ostrava. It's closed. Did you check online? Yeah, nie da się nadać chyba. Which destination, Prague? Ostrava? Trzeba wyprosić, bo oni ogólnie się zgodzą. No już widać, że mają chęć. Oni sami wrzucą nawet do samolotu, po prostu wiesz. Też oni nie wiedzą chyba, że mają do czynienia z crasherem. Tak, mamy to. Super, dziękuję bardzo. You are very lucky. Because that lady is very good. Haristo. Czy kanapkę zjemy? Na kawkę skoczyłeś szybko. Tu jestem przed tym, nie? Ciekawe, czy uda mi się te ziółko tamtosia przewieźć, co wpakował to. Tylko musisz im odpalić trochę. Puste lotnisko, fajnie, to dzięki temu się udało. Dziękuję bardzo za gościnę i za wszystko. Chwala, braty. Odzywaj się z trasy, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Czy udało mi się wrócić? Dzięki wielkie za wszystko, chłopaki. Widzimy się w Polsce. Arrivederci. Kiss and fly! Ja to kurwa zawsze muszę mieć przygody. Ale to podoba mi się w moim życiu, że jest tak szalone. Zdążyłem. Na ostatnie minuty wszystko sprecyzowane. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo już się martwiłem, że nie uda się wrzucić filmu. Martwiłem, że nie uda mi się odlecieć. A tak, zaraz będziemy w Czechach. Mama, wziąłbym ci oliwę, ale boję się, że rozleje mi się moim szczęściem. Nie wiem, o co chodzi, ale jeszcze nie otworzyli gate'a, więc kupiłem sobie snacksy. Wziąłem jakieś kasery, cheese, coś tam. Słucha, zjem, bo ja jestem jak śmiedny i zjadam wszystko, ale bez szału. Jeszcze pizza dopiero ostatni gejt. Słuchajcie, jest taka prośba, ogólnie jak oglądacie daily, to najlepiej jakbyście wchodzili od samego początku i oglądali całe filmy. To będzie nas boostować i algorytm będzie lepiej czytał wasze filmy. Pozdro. Dziwne, bo tutaj nie sprawdzają dowodów. W sensie, jak zrobiłem już boarding i mam tą kartę, to nikt nie sprawdza moich dokumentów. Wszędzie sprawdzali. W ogóle śmiesznie, bo mam cały czas takie dziwne wrażenie, jakbym jechał ze swoimi, ale jakoś dziwnie gadają. Czeski język jest podobny do polskiego, ale jednak dużo się różni.
tu jednak luz. Luz też mam w spodniach. Myślę, że są szerokie, a nie mam paska. I cały czas mi spadają, a jest to ciężkie, jak masz pełne plecak i mnóstwo rzeczy przy sobie. Tak jak mówiłem, wszyscy się pchają. Rzucają zawsze na początek. A ja właśnie zyskałem trzyosobowe miejsca. Wtedy jako ostatni zobaczyłem, że samolot jest pusty, spytałem się stewardessy, czy to są wolne miejsca? Powiedziała, że tak. Takim oto sposobem nie muszę siedzieć przy dwóch wielkich panach, zamknięty przy oknie, to będę miał całkowity luz. Nie wiem, czy to wy i kamera, czy to ja, to mój urok osobisty, ale przed chwilą ci panowie chcieli zrobić to samo. I pani ich cofnęła. I'm lucky. Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą. Jeśli mam 20 godzin przesiadki, to zabieram swój bagaż, czy zostaję na lotnisku i od razu jest wrzucony w kolejny. Mam nadzieję w sumie, że zabieram i mam nadzieję, że mogę wyjść z lotniska. Pierwsze, z czego się cieszę, to że nie muszę tu spać, bo to lotnisko nie wygląda najprzyjaźniej, jeśli chodzi o warunki. Jest dość małe, w sensie nie, że jest niebezpiecznie, ale jest małe i takie obskurne. Idę szukać Wi-Fi. O, smacznego, polski akcent. Podładujmy sobie kable, telefon, wszystko i poszukajmy sobie hotelu na dzisiejszą noc. Jedziemy do luksusowego apartamentu w Krasnybo, czy coś takiego. Trochę mnie skosował. $20 plus 10 zł, no ale trudno, no. Nie mam jak inaczej zapłacić, nie mogę kartą, stoi taksówa. To jedziemy na miejsce. Like looks, it was on the booking that... I'm sorry. Nie najlepszy start. Chciałem pokój z wanną, dlatego przyjechałem specjalnie tutaj. Takiego pokoju już nie ma. No ale podobno jest gdzieś obok Hotel Olympia. Do you got a free rooms, maybe? Yes, we have. But you got maybe a room with bathtub, wanna? Nie ma. We have just shower. Okay, so I will take this one. Is there any parties there? Because it's Friday. It's Friday again, yeah. There's a coming, but it's sold out. No dobra, w ogóle jestem zaskoczony, jak bardzo dobrze tutaj mówią po angielsku, aż czułem, że mówią lepiej niż ja. O, można kupić sobie browarka w maszynce i dowiedziałem się, że jest jakaś imprezka. To może być ciekawe, w sumie jakbyśmy poszli na imprezę jakiegoś tam gwiazdora, jest sold out niby, więc może to jest jakaś gwiazda, a może to jest szansa na to, żeby zrobić czeską kolaborację. Jest. Normalny pokoik. Łazienka czysta. Piszę do tego rapera, może mnie zaprosi na koncert. Szukam pizzerii, montuję dzisiejszy odcinek i idę zgarnąć jakąś pizzę. Siedzę sobie w Czechach, montuję filmik, a jak zdążę, to jeszcze wyjdę na czeskie dobre piwko. You know where is a pizza or something like that? Pizza? Yeah. There's kebab and pizza, you have to call for it, I think. Here. And where are you going? Because I see a lot of people going this way. Yeah, there's a club and there's a concert, so... Mnóstwo osób idzie na ten koncert, wszyscy piją i tam ruszają. Dobra, kurwa, nie! Jestem królem spontanu i królem YouTube'a i królem podróżowania. Dzisiaj jest impreza Colin Pana, czyli jakiegoś czeskiego rapera. I napisałem do niego, że przypadkowo jestem tutaj w tej miejscowości i że gra tutaj koncert. Właśnie odpisał mi, gdzie jesteś, zgarniemy cię. Ja pierdolę, ile się będzie. Dobra, szybki prysznic, jestem gotowy, żeby iść na imprezkę. Kurwa, tak się żyje. I to jest moja misja. Ja chcę wam przekazać, że naprawdę w życiu można być szczęśliwym, można robić szalone akcje. Tylko trzeba zapierdalać, w końcu to wszystko odda. Ja pamiętam, jak sam siedziałem, jeszcze byłem małym chłopcem w Sokołowie, co zawsze marzył, żeby być youtuberem i mieć życie takie, jak mam teraz. Dobra, chłopaki przyjechali, a ja akurat mam pizzę. Yo, what's up? I got pizza, I just ordered a pizza. We just came from our food, but thank you. Hello, all nice right, to meet you, Casper. Hey, Kyle, nice Casper, to meet you. Casper, nice to meet you. That's weird, that's crazy that we got a contact now. Hi, Casper. Nice to meet you. Casper. I love crazy stuff like that. It's just my life right now. I just... You end up in Oh, that's crazy because I was in the Zakynthos and I take only the one-way ticket. Yeah. So yesterday I wanna come back to Warsaw. The best idea was to come to this city. What's the name? Kopciwnice. Bro, you choose like the smallest to stop from tour. He's DJ and my manager. This is my brother. He's making show with me and this is our security. Sandro. Okay. Let's go. Yeah, I was like watching. I was like, is this a good idea? But I was like, why not? Want some beer? Yeah. Why not? Casper, nice to meet you. That's my dad. Yeah, I see that you are similar. Yeah,
Nie ma. Ale się piwko do mnie. How sad be that you didn't come to another city another time. You will see like a huge concert, like we have everything sold out. Yeah, this and this, these are like typical local things. Twaróg? Twaróg, twaróg. Yeah, I'm from Poland, so yeah. We can actually speak Polish. Yeah. This is local. Stramberskie uszy. Stramberskie uszy. Uszy! Yeah, uszy. Yeah. Because there was warriors and they are cutting ears. Yeah. Okay. And this is something Stramberskie like uszy. I get it why you're successful, because you're hunting for content. Mm-hmm. Like, you know, like not many YouTubers are gonna go to hotel and be like, okay, I'm gonna try to write a rapper. Yeah, let's... If he's in the city, if we can meet up. Mm-hmm. So I was like, yeah, I appreciate it. So who's the most popular in Czech Republic? Like, right now. Like rapper? Yeah. I'm the most. You are the right one right now. Yeah. Right now I'm the most listened. So that's the reason why I told you this shit. Like you came today because this is like smallest, but it's sold out. But it's the smallest stop. At the Prague we had 3,000 people, and we're gonna have 3,000 people at Brno. So yeah. So this is last week. Yeah, pierdo. Oh, it smells nice. Like pierniki, you got pierniki. Yeah. Szukam dzieci w sklepie. Szukam dzieci w sklepie? Yeah. What it means in it? Fucking kids. Kids in basement. No, it's, yeah. But that's for real? Yeah. So in Poland it's like I'm looking for a kids in a shop. Panie Pane, co się dzieje? Myślałem, że to będzie nudny wyjazd, szczególnie jak trafiliśmy tutaj do tego miasta. Ale widzicie, trzeba wychodzić z szczęściu na brzegu, żeby wyciągać dłonie do fajnych sytuacji, bo wtedy to tworzy możliwości. Like a Jesse. So that's the last song before you enter, yeah? Every time. Chyba największy czeski graszer. Let's go! Za dużo przeklinam, ale to jest tak zajebiście. Nie wierzę, co się dzieje. Ja bez spokojny nocleg, ja już nigdy nie zwątpię w mój kolejny dzień. Let's go! Ja pierdolę, ja pierdolę. And now, when I ask who's the biggest in the Czech Republic, and you show like concerts and everything, it's boring for me when I see a concert like that, because I see you guys are in love in this music as you are putting 100%. It's like not a job, it's like performance. You feel you feel every lyrics of your song. It's like I like your movement, like really creating the crowd is screaming. That's thank you. Yeah, congratulations. Thank you so much. Really, I really appreciate it, and that's beautiful when you travel the world meeting people, and you can see from the backside. Yeah, you know, yeah. We are from different worlds, but I can see how it looks like there when you see that someone is in passion or in love with something. That's amazing. I appreciate it. And I see that you guys are in love with music, so that's inspiring. I love this show. I started, and when people are like great and you have connection with them, it doesn't matter if you're many or inspiring people, crazy that you're here, you know. That's my life, like conflict. Let's see what happens today. Yeah, I was like worried when we came to our, I was like, I hope he's not a dickhead, you know. Yeah. It would not be like good when you would be with us and you'll be like asshole, like, yeah, seeking, like, yeah.
Yeah, just recording everything. Yeah. Shout out for you, man. Nah, guys, we need to visit Warsaw. I'll go fast to you in Warsaw, show you Warsaw. Now I have motivation to go to Warsaw. Yeah, it's close. It's like 1 hour flight or something like that. I will show you parts in what you want. Alessandro loves Polish ladies, so... Trzymajcie się, dziękuję bardzo. Za nic, brachu. Za nic, brachu, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję. Dzięki, Alessandro, bardzo dziękuję. Szukam dzieci w sklepie. Ja pierdolę. Wiem, że to już mówiłem, ale to jest właśnie to, co chcę robić w życiu i to, co chcę pokazać wam. Chcę jeszcze montować się do końca, żebyście mogli to jutro obejrzeć. Trzymajcie się, hej.